tej strony Alien jesteśmy dzisiaj w Star Stable, gdzie mamy dupę konia, gdzie mamy najnowszą aktualizację. Słuchajcie, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Mamy nową aktualizację, która jest i fajna, i zobaczymy. Ja aktualnie mam teraz zawieszę chwileczkę ekran. Przepraszam Was najmocniej, ale nie naładował mi się telefon jeszcze. Szybko sobie to czytniemy i będziemy już dalej działać. Fantastyczny koń fiordzki, witaj, nadszedł w końcu czas, by przywitać nowego konia fiordzkiego. Premium, lol, premium, wow, okej. Nowe konie fiordzkie na wyspie, na Jorvik, no, na wyspie Jorvik właśnie przybyły trzy niesamowicie puszyste konie fiordzkie. Mówiłam, że będą trzy, ale mówiłam. To przyjazna, spokojna i wierna rasa, znana ze swojego bułanego umaszczenia. Zwierzęta te mają też charakterystyczną grzywę, którą można stylizować na wiele wspaniałych sposobów. To jest interesujące. Nawet bardzo. Przepraszam. Okej. Hashtag Fantastic Fjords. Jak nazywa się nowa rasa? To nie jest nowa rasa. Wierny koń fiordzki. Gdzie go znajdę? Jeden jest z nich dostępny w Forcie Pinta. Kiepsko, bardzo kiepsko. A dwa w Valedale. Też kiepsko. Ile kosztują? Aż 850 Starcoins. Dużo. Jaki muszę osiągnąć poziom? Szósty. Szósty poziom tylko trzeba mieć. Słuchajcie, bardzo mało. Jeśli nie masz jeszcze poziomu szóstego, wciąż możesz kupić tego konia w Forcie Pinta przez kilka tygodni, ponieważ obniżyliśmy wymagania do poziomu pierwszego. Straszne, straszne, straszne i jeszcze raz straszne. Chwila ciszy. Mogliby chociaż dziesiąty poziom dać. No ale dobra. Najlepsze teraz jest. Czy muszę poprawić swoją reputację? Nie. No i tu jest przykre bardzo, no ale dobra. Dobra, jakie są dostępne kolory? Maście się pisze, bo kolory to mają farbę na ścianach. Koń fiordzki posiada jedyne bułane umaszczenia, ale możesz wybrać trzy jego warianty. Gniady, kary i izabelowaty. No dobra. Idziemy dalej. Coś jeszcze muszę wiedzieć? Zdecydowanie. Po pierwsze, koń fiordzki to rasa odporna na zimno, a to oznacza, że nie przeszkadza mu temperatura w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Ponadto zwierzę to ma w sumie aż 8 różnych stylów grzywy i ogona, które można wybierać u końskiej stylistki. Dzięki temu koń fiordzki ma 4 różne warianty odjazdowych grzyw, oprócz tych podstawowych, które mają wszystkie konie. Czyli można zrobić fiorda z normalną grzywą. No dobra. Koń fiordzki to uroczy i wszechstronny koń, koleżka. No i tu jest bardzo, bardzo ładne zdjęcie. No i dobra, idziemy dalej. Mamy drugą nową opcję w grze. Umyj swojego konia. Niech kolor to nie brzmi. Nareszcie. Boks do mycia nie służy tylko za dekorację Twojej stajni. No, trochę posłużył jednak. Ile? Rok? Dwa? Możesz, ale spokojnie, ważne, że już nie służy. Możesz zabrać tam swojego konia, by wzmocnić Waszą więź. Nie mamy więzi z koniem, o tym już kiedyś też mówiłam. Fajnie by było, gdybyśmy mieli tą więź z koniem, ale oczywiście SSO zanim do tego dojdzie, to minie 10 lat. Może 10 urodziny to zrobią, o Jezu. Gdy teraz wykonujesz swoje codzienne obowiązki przy koniach, możesz zadbać o nie w boksie do mycia, rezygnując ze zwykłego ośrodkowania. Gites! Jeśli masz na to ochotę, po prostu umieść swojego czworonożego przyjaciela w boksie do mycia i kliknij wąż, aby zacząć. Dobra, i ja to już sprawdzałam i to jest ekstra. W boksie do mycia możesz zadbać o swojego konia za pomocą węża, gdy gąbki lub szczotki, tak? I zaraz wam to wszystko pokażę. W sumie powiem wam, co ja o tym sądzę. Wzmocnij więź ze swoim ulubionym koniem. Nie mamy więzi z koniem, nie mam co wzmacniać. Targ koni odeś się do wioski rybackiej na zachodnim przylądku i odwiedź Ediego oraz Ferdynanda na targu koni. Udanego tygodnia uścisku zespołu Star Stable. Dobra, i teraz tutaj idziemy sobie pięknie, ładnie. I będziemy sobie pływać konia. I teraz dajcie mi chwileczkę. Oj, konik. Ja zaraz do was wrócę.
Mamy już powodzenia z nowym koniem i w ogóle zaraz będziemy mieli, bo teraz mamy, że przejażdżka. Mogliby to w sumie odnowić. No i cóż mi się pisze, powiem szczerze wam, że... czekajcie, bo tu chyba ktoś pisał, ale nie wiem. A, niech nie pisał, dobra. Powiem wam szczerze, że no ja tak sobie myślałam, że tego konia kupię, kiedy właśnie będą nowe odnowione. No i nie jestem jakoś bardzo zachwycona, nie będę ukrywać, że moim ulubionym zestawem do jeżdżenia i koniem jest właśnie Szwed. Najczęściej na Szwedzie mnie widać. No dobra, czy ja mam gdzieś miejsce w stajni na nowego Wiorda? Halo Wiord? Halo Wiord, gdzie jesteś Wiord? Dobra. Okej. Okay. To zobaczmy sobie przede wszystkim, zobaczmy sobie tak, musimy sobie tutaj to odtegować tego startowca, startowiec chodź tutaj. Gdzie jest fiordek? No tu go nie ma na pewno, no dobra. Halo fiord. Halo fiord, czy gdzieś jesteś? Nie? Tak, tu jesteś, dobrze. Przejdźmy sobie do tego nowego fiorda. Będziemy potrzebować, nie będziemy potrzebować. A gdzie jest mój... dobra, poczekajcie, bo chyba czegoś nie ogarniam. Ale okej, czy ten koń ma jakieś specjalne umiejętności? Nie wiem. Przyznam szczerze się, że nie wiem. No w sumie ładnie występuje. Bardzo ładnie pasuje. Czekaj konik. No ten koń jest chyba nawet nieźle wycieniowany, mimo tego, że jest plastikiem. Odległość od konia. Jeszcze sobie powiększymy. A, dobra. No dobra, no to już kliknęłam to. Klikaj, no już. Dawaj. No mają bardzo ładny kłos. To nie mogę powiedzieć, że nie mają. Ja lub też... A, ładnie zatrzymują się. No dobra, fajnie, pięknie. Dębują też bardzo ładnie. Ale większy opis będzie oczywiście z czasem. No to cieniowanie tutaj mi się nie podoba. Tutaj to jest jakieś takie dziwne trochę, nie? Tutaj to. Czekajcie, odległość od konia. Oczywiście sobie teraz przybliżymy tak jak ja lubię. Nie aż tak blisko. Tak, nie lubię aż tak blisko. Nie to. Klikaj. O, nie lubię ta. No, klik. O, tak to jest upośledzone. Dobra, tutaj mi się nie bardzo podoba. To jest takie mocno niewyrysowane. No i cóż, no, dobra, słuchajcie, zróbmy sobie tak, że tutaj sobie postawimy tego konika. Chodź, mój stary fiordu. Chodź, stary fiordu, chodź, pokaż się, chodź. Ten jest ciemniejszy zdecydowanie, prawda? No jest kamusiowy, jest ciemniejszy i jest większy. No pasasz się, super fiordek, że się pasasz. Nie tak blisko, bo ja tak nie lubię. Jest większy, ciemniejszy. Ma inny pysio, troszeczkę, trochę podobny, ale wiadomo. No. Ten mi się najbardziej podoba, słuchajcie. A teraz wiecie co? Weźmiemy go. Czy ja mam jakieś ogłowie? Nie mam ogłowia. Chodź tutaj, hafliś. A, nie tak. Teraz tak, hafliś, chodź, daj ogłowie swoje. Przyda mi się twoje ogłowie, haflisiu. No... Kurde, no nie jest ten koń zły, tak? Ale nie ma żadnej animacji, co mnie irytuje mocno. Weźmiemy mu damę o głowie. Czekam na kantary, ale będziemy już o tym mówić. Bo teraz to mycie konia i w ogóle jest sensowne. Prowadzimy sobie fiorda, tego nowego. No chodź. I będziemy go oporządzać, mimo tego, że jest oporządzony. Kurde, jakaś mucha mi to lata mi przeszkadza. Mucha, weź się uspokój. Bardzo wolno się tego konia prowadzi, to mnie bardzo irytuje, strasznie mnie to irytuje. Dobra. Prowadzimy konika do boksu i zobaczymy, co wówczas z tego nam wyjdzie. Ten konik nie ma żadnego głowia, żadnego sprzętu, ma tylko głowie. Chodź konik, chodź. Dobra. Teraz wam pokażę coś bardzo, bardzo fajnego. Okej, bardzo mi wkurzy to, że też to nie można przybliżyć tego niestety, tego prowadzenia. To by było, mogło być za pomocą właśnie tego scrolla. Teraz sobie ogarniemy fiorda. Mimo tego, że on jest ogarnięty, to ja i tak go ogarnę, bo w sumie nic więcej się nie dzieje. Teletnęło nas tutaj. Początkowo mówię, Boże, nie mogę się ruszyć, nic się nie dzieje. Ale potem patrzę, aha. Więc co, zacznijmy sobie od tego, że możemy sobie robić to na dwie strony. Tak, weszła jej głowa w fiorda. To jest super.
Ta pana z drugą stroną konia. Mamy sobie mycie. Proszę bardzo, umyliśmy konia, możemy sobie myć z drugiej strony. Teleportuje nas to prawda, ale nie jest to złe. Potem możemy sobie mycie skończyć. I mamy serduszka, lecą serduszka, że nas kocha. Nie ma naszej, nie ma żadnej więzi, ale spoko. Dalej leci woda, a dlaczego... Sorry, dlaczego mi leci woda? Nie chciałam skończyć myć, chciałam skończyć... No dobra, no nie ma. Mamy szutkowanie. Znaczy mamy bardziej mycie gąbką. Oczywiście też będą mu leciały serduszka, jeżeli skończymy. No i tu mamy sobie drugą stronę, oczywiście możemy go umyć. Mamy sobie szczotkowanie. Oczywiście to wszystko działa niestety na tylko na szczotkowanie konia. To nie jest tak, że koń się nam brudzi, niestety. Mam nadzieję, że to wprowadzą w końcu. No i lecą nam serduszka, że się konik ładnie ogarnął, tak? Dobra, zdejmujemy mu, słuchajcie, teraz to. Bo to nam jest niepotrzebne. Lecą mu serduszka pięknie, ładnie. Idziemy do fryzjera końskiego, bo tu już pokazałam, co jest nowego. Idziemy do końskiego fryzjera zobaczyć, jakie są grzywy, bo ja mam swoją ulubioną, ale zobaczymy, co ciekawego dadzą. No, chodź koń. Pokaż się koń. No zły nie jesteś, ale jest zwykłym koniem. To nie jest koń, który ma jakieś animacje. No ma ładnie wyrysowane rzeczy, ale jest bardzo źle pocieniowany. Bardzo plastikowy, bardzo jasny. Miałeś skoczyć, halo koń. Gdyby to było takie... To jest straszne. To tutaj jest straszne. To jasne. Po co to jest? Mogli tu jakieś wicherki porobić. Tu nawet nie ma żadnego wicherka. Czekajcie, musimy wyjechać. Zmieńcie grafika, bo jest tragiczny. Przepraszam. Nie jestem grafikiem, ale jednak no... Kurde, no... Ja nawet nie dowidzę, ale to jest po prostu tragedia. No zobaczcie, jak to wygląda. No przecież to jest... Tutaj, no teraz jakiś wicherek... No widzę fakturę sierści, ale ogólnie... Tutaj to nie ma faktury sierści, tylko tu jest delikatna faktura sierści. O, to nie wygląda najlepiej. No dobra, no fajny ma kus, fajnie wygląda. Tak bryłowo. Mimo tego, że no ja nie byłam za tymi końmi, tak to mi przeszkadza tutaj. Mogłoby to być... Sorry, to mi trochę przypomina taką, wiecie, no jak się ciało z ciałem bardzo schodzi, no. No rowek tyłka mi to przypomina, przepraszam, no. Nie jest to fajne, no, jakoś tak, nie wiem, no. No, nie do końca mi się to podoba. Dobra, idziemy zmienić mu grzywę, mam nadzieję, że tylko grzywę można zmienić, że ogony na razie jaki jest, taki zostanie. Myślę, że farma Steve'a jest dobrym pomysłem. Chodź, Fjord. Myślę, że farma Steve'a jest dobrym pomysłem. No ładnie galopuje, ale z zwykłym koniem to nic tutaj się nie zmieniło. Skacz. No bardzo ładną ma taką tutaj, wiecie, no. No. Wiecie, jak to jest. Okej, okay, mamy różne grzywy. To jest zwykła grzywa, to jest tragedia. Koreczki również. No tutaj całkiem, słuchajcie. No to mi się nawet, słuchajcie, no nie sądziłam, że będzie mi się podobał fiord w zwykłej grzywie. No tutaj to jest w ogóle, no czekajcie. Ej, no ładnie mu w tej grzywie, a tutaj ta? Tutaj ta, zobaczymy sobie jeszcze od dupy strony. Ale ogon też się zmienia, ojoj, ale to jest ładne, to mi się podoba. To kosztuje oczywiście 19. No dobra, teraz zobaczmy sobie te grzywy, które są dostępne. Tutaj chcę w ten sposób. Mamy coś takiego, nie? Mamy coś takiego i to właśnie jest to, czego szukałam. No dobrze, zobaczymy teraz ogonek, czy się zmienia. I mamy coś, mamy coś takiego, też ciekawe. Grzywka z przodu zostaje w sumie chyba niezmieniona. Tak, grzywka z przodu się nie zmienia. Szkoda, że nie można tego jakoś tak bardziej... Koń, schylisz głowę? Schyl głowę, bo jestem ciekawa, jak to wygląda tutaj w ten sposób. O, ciekawe. Mogę główkę schylić, ale czymś nie schyli. I ogonek. Czy ogonek się zmienia? Nie, ogonek się nie zmienia. Ja temu fiordełkowi zrobię grzywkę taką, jaką chcę zrobić. Czyli właśnie tą. I super fajnie, tylko tyle, że ta grzywka też jest tutaj fajna. Słuchajcie, czekajcie. Ta grzywka też jest tu fajna. Ta tutaj, ta. Ta czy ta? Ta była fajniejsza, taka bardziej była pocieniowana. Też to ładnie wygląda, słuchajcie. Nie powiem, że nie. Nie, ta była ładniejsza. Mimo tego, że krótsza, to ładnie, bo ta wygląda ładniej jako, wiecie, jako sama grzywa,
A ta, że jest jakoś taka inna, ale ładnie wygląda cieniowanie i to mi się bardziej podoba. No ale my kupimy mu to i to fajne, że to jest też oczywiście za taką samą osobę StarCoinsów. My kupimy mu to i jak on wygląda? Pięknie wygląda. No dobrze, no to pięknie wygląda. No i myślę, że na tym zakończymy nasze aktualne, że tak powiem, działania. Nasze aktualne działania i ogarnianie aktualizacji. Spodziewajcie się dzisiaj oczywiście live'a, łącznie z Koniem Fiordskim oczywiście w roli głównej. Także co, do zobaczenia, do usłyszenia na końskim szlaku Star Stable. Komentujcie, subskrybujcie, łapy się w górę. A porządnie tego Fiorda omówimy sobie też później, po prostu. No tak bardziej porządnie. Dobra, trzymajcie się, na razie. Cześć!